Witajcie kochani. W związku z konkursem na 10-lecie kanału podnosimy stawkę. Po prostu, żeby jeszcze troszeczkę bardziej zachęcić Was do zagrania filmów, podnosimy stawkę o efekty. Guitar Chemistry Stompboxes. Guitar Chemistry Stompboxes. Andrzej Wilczek robi takie efekty. To jest Angry Juliet. Kopia Angry Charlie. Wartość jakieś powiedzmy 350 zł. Behringer Ultra Phase Shifter. Ultra Phase Shifter Behringer. Wartość nie wiem, 9 dych. Ibanez. Gitar Tuner. Auto Tuner. Gitar and Bass. Tuner. Bardzo fajny sprzęt. I JoJo Yo-Yo JA03, czyli to jest taki mini wzmacniacz. Więc podbiliśmy tak cenę, tak wartość całą tą pulę tych nagród. Tak gdzieś podbiliśmy 350, 450 i 80 będzie na pewno dużo. Można powiedzieć, nie wiem, jakieś 450 zł, jakieś nawet 500 zł podnieśliśmy, czyli jakieś 1500 zł więcej, ale przypominam jeszcze raz odnośnie samego konkursu, o czym konkurs miał być. Zresztą większość z Was wie, o czym miał być konkurs, po prostu przesłanie riffu. Wszystkie informacje, które są, możecie się dowiedzieć, są zawarte na Discordzie. Po prostu i tak warunkiem jakby do tego przystąpienia do konkursu jest to, żeby być na Discordzie, żeby wrzucić w Discordzie riff zagrany ze 4 kółka, jakiś taki riff, może być zwrotkowy, może być, nie wiem, refrenowy, może być introwy. Ze 4 kółka wrzucić go. Na YouTube'a, na Facebooka, oznaczyć mnie na Facebooku, nazwać jakimś swoim tytułem, nazwać też na 10 lat kanału Rockday, czy z okazji 10-lecia kanału Rockday, no i po prostu wrzucić na Discorda też, bo tam zbieramy po prostu całą listę, mamy wszystkich Waszych, że tak powiem, prac konkursowych, także. Aha, i linki jeszcze do Discorda, i link do filmu pierwszego głównego, gdzie mówiłem na temat konkursu, wrzucę poniżej, także trzymajcie się kochani i dajcie z siebie wszystko.